Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zarządzać produktami w sklepie internetowym opartym na platformie WordPress WooCommerce. Ten film jest dla Ciebie, jeśli posiadasz taki sklep, ale nikt nie nauczył Cię go obsługiwać, lub jeśli dopiero planujesz otworzyć sklep internetowy i zastanawiasz się, jak wygląda platforma WooCommerce od środka. Przy okazji, jeśli szukasz wykonawcy sklepu internetowego, koniecznie sprawdź moją ofertę na stronie arturkosinski.pl. Jeśli po zapoznaniu się z tym wideo poczujesz potrzebę obejrzenia pełnego szkolenia z zarządzania sklepem WooCommerce mojego autorstwa, sprawdź link w opisie do tego filmu. Dla formalności w filmie stosuję zwroty system WooCommerce czy silnik WooCommerce. Jest to skrót myślowy, ponieważ w rzeczywistości systemem CMS, na jakim pracujemy, jest WordPress, a WooCommerce to jedynie wtyczka pozwalająca zrobić z WordPressa sklep internetowy, czyli tzw. wtyczka e-commerce. Zakładam, że po zakupie sklepu internetowego Twój wykonawca przekazał Ci dane do logowania do panelu administracyjnego. Takie dane powinny składać się z linku do panelu, loginu oraz hasła. Przy okazji w innym moim filmie możesz sprawdzić, jakie jeszcze dane dostępowe powinieneś posiadać, aby mieć pełną kontrolę nad swoim sklepem WooCommerce. Przejdźmy teraz do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak zarządzać produktami w sklepie WooCommerce. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego Twoim oczom ukaże się kokpit WordPressa. Wygląd ten może nieco różnić się od tego, co prezentuję w instrukcji, ponieważ każda strona może być zbudowana w inny sposób, posiadać inny szablon, wtyczki, wersje językowe, widgety w panelu administracyjnym itd. Przykładowy panel WordPressa z zainstalowaną wtyczką WooCommerce wygląda tak, jak teraz widzisz na ekranie. Przy początkowym włączeniu tego panelu możesz odnieść wrażenie, że jest tu bardzo dużo informacji i nie wiadomo, od czego zacząć. Uspokajam jednak, że najczęściej w codziennej pracy z WordPressem i WooCommerce korzysta się zwykle z kilku funkcji panelu. W tej instrukcji skupimy się na zakładce Produkty. Po najechaniu na nią rozwinie się nam panel opcji. To, co zobaczysz w swoim sklepie, może nieco różnić się od tego, co pokazuję tutaj, ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, możesz mieć zainstalowane dodatkowe wtyczki, które mogą pojawiać się w menu Produkty. Na pewno jednak znajdziesz tam linki, wszystkie produkty, kategorie i atrybuty, którymi będziemy się zajmować w dalszej części tej instrukcji. Zanim zaczniemy pracę związaną z zarządzaniem produktami, polecam zająć się przygotowaniem bazy kategorii i atrybutów, o ile będą występować. Dzięki temu, że przygotujemy te dane na początku, późniejsze dodawanie produktów będzie prostsze i szybsze, a także obarczone mniejszym ryzykiem pomyłek. W pierwszym etapie warto przyjrzeć się pozycji kategorie. Istnieją trzy scenariusze, które mogą mieć miejsce, gdy kupujesz sklep internetowy. Po pierwsze, wykonawca może dodać wszystkie kategorie i podkategorie w ramach budowy sklepu. Po drugie, wykonawca może dodać tylko część kategorii, a resztę możesz uzupełnić samodzielnie. I po trzecie, wykonawca może nie dodać w ogóle kategorii, pozostawi to do zrobienia Tobie. Na przykład w sytuacji, gdy jeszcze nie masz sprecyzowanej struktury kategorii lub nazewnictwa. Niezależnie od tego, który scenariusz ma u Ciebie miejsce, warto zapoznać się z opcją zarządzania kategoriami w WooCommerce. Tak wygląda tabela z kategoriami. Jeśli chcesz dodać nową kategorię do sklepu WooCommerce, wystarczy, że wpiszesz jej nazwę i wypełnisz opcjonalne pola. Uproszczona nazwa, czyli tzw. slack, kategoria nadrzędna, opis, wyświetlanie. Wyświetlanie zalecam zostawić domyślne, a następnie klikniesz przycisk dodaj nową kategorię. W ten sam sposób możesz dodawać podkategorie, wystarczy tylko, że w polu kategoria nadrzędna wybierzesz rodzica naszej nowo dodawanej podkategorii, czyli kategorię nadrzędną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że samo dodanie kategorii do panelu WooCommerce może nie skutkować dodaniem jej automatycznie do głównego menu strony. Jeśli po dodaniu kategorii w panelu kategorie nie widzisz jej w menu swojego sklepu na froncie, czyli jako użytkownik, powinieneś dodatkowo przejść w panelu administracyjnym do zakładki Wygląd menu i w tym miejscu dodać kategorię do menu. Zarządzanie menu jest osobnym modułem szkolenia WooCommerce, więc aby nie odbiegać od tematu, nie będę szczegółowo omawiał tego zagadnienia w instrukcji, tym bardziej, że zarządzanie menu może być rozwiązane na wiele sposobów w zależności od użytego szablonu i wtyczek. W prawej części ekranu zobaczysz tabelę z listą wszystkich dodanych kategorii. Po najechaniu na nazwę wybranej kategorii możesz ją edytować linkiem Edytuj i po wejściu w edycję kategorii masz do dyspozycji te same pola, które mieliśmy podczas jej dodawania, tylko nieco inaczej zaprezentowane. Warto pamiętać, aby wszystkie wprowadzane zmiany w tym czy innych formularzach zapisywać guzikiem Aktualizuj w dolnej części panelu lub po prawej stronie, w zależności gdzie jesteśmy, brak kliknięcia tego guzika i wyjście ze strony edycji kategorii może skutkować tym, że zmiany nie zostaną zapisane. Jeśli nie masz jeszcze dodanych kategorii w swoim sklepie internetowym, teraz jest dobry moment, aby to zrobić. Pamiętaj, aby starać się uzupełniać jak najwięcej elementów opcjonalnych, czyli nazwa w zasadzie jest konieczna, ale opis, miniaturę, a także elementy związane z SEO, jeśli masz dostępny taki panel. Przykładowy, tutaj widzisz przykładowy panel wygenerowany przez wtyczkę Yoast SEO. W zależności jaką masz wtyczkę, może wyglądać to troszkę inaczej. W momencie, gdy masz uzupełnioną bazę podkategorii i kategorii głównych, możesz przejść do kolejnego etapu, jakim jest dodanie bazy atrybutów, które później wykorzystasz przy dodawaniu produktów. Warto jednak najpierw zastanowić się, czy baza atrybutów będzie Ci w ogóle potrzebna. No właśnie, czym są atrybuty w sklepie internetowym WooCommerce? Są to parametry opisujące produkty, które mogą mieć wpływ na cenę produktu oraz można je wybierać na karcie produktu. Przykładowym atrybutem może być rozmiar, np. koszulki, pojemność, np. butelki perfum, opcja dodatkowa wpływająca na cenę, np. konsultacja dodawana do zakupu e-booka. Zastanów się, czy sprzedawane przez Ciebie produkty będą miały jakieś parametry tego typu. Jeśli tak, powinieneś utworzyć wstępną bazę atrybutów, ponieważ w sklepie będziesz posiadać tak zwane produkty z wariantami. Jeśli nie, możesz tego nie robić, ponieważ Twój sklep będzie bazował na tak zwanych produktach prostych. W dalszej części poznasz szczegółowe informacje na ten temat. Aby rozpocząć tworzenie bazy atrybutów, musisz ponownie zlokalizować w panelu administracyjnym zakładkę produkty, a w niej atrybuty. Twoim oczom ukaże się podobny panel jak ten z kategoriami, tutaj jednak są nieco inne pola do uzupełnienia. W pierwszej kolejności powinieneś dodać atrybuty, a następnie skonfigurować ich opcje. Atrybutem będzie np. rozmiar, zaś opcją, czyli taksonomią S, M, L, XL itd. Nazwę atrybutu wpisujesz w polu nazwa po lewej stronie. Uproszczona nazwa generuje się automatycznie. Jeśli chcesz, aby atrybut miał własną podstronę w sklepie, na której pojawią się wszystkie produkty, które ten atrybut zawierają, możesz zaznaczyć opcję aktywować archiwa. Masz też dostępne różne opcje sortowania opcji w ramach atrybutu. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Dodaj atrybut na dole. Po dodaniu atrybutu pojawi się w tabeli po prawej stronie. Musisz teraz kliknąć w link Konfiguruj taksonomię, aby dodać opcję do tego atrybutu. Uwaga, nie musisz na tym etapie uzupełniać wszystkich możliwych opcji, ponieważ możesz je dodawać także w późniejszym etapie podczas dodawania produktów. Jednak nauczony doświadczeniem wiem, że szybciej i łatwiej dodaje się produkty, gdy mamy solidnie uzupełnioną bazę atrybutów na samym początku. Po kliknięciu guzika Konfiguruj taksonomię zobaczysz podobny ekran jak przed chwilą, jednak teraz jesteś wewnątrz atrybutu i dodajesz jego opcje. Dodaj więc kolejne pozycje, zapisz je guzikiem Dodaj nowy na dole. Po uzupełnieniu bazy kategorii i atrybutów możemy wreszcie przejść do zarządzania produktami w sklepie WooCommerce. Aby przejść do bazy produktów w panelu WooCommerce, musisz kliknąć w link Produkty. Automatycznie otworzy się pierwsza podstrona tego panelu, a więc wszystkie produkty. W tym miejscu zobaczysz tabelę ze wszystkimi produktami dodanymi do Twojego sklepu. Wygląda ona następująco. Zanim przejdziemy do omówienia samej tabeli, warto zwrócić uwagę na to, co znajduje się nad nią. Zobaczysz tam przycisk Opcje ekranu, dzięki któremu możesz dowolnie spersonalizować tabelę. Po kliknięciu w przycisk pojawią się wszystkie możliwe do wyświetlenia kolumny oraz liczba produktów na stronę. Dostępne kolumny zależą od tego, jakie wtyczki masz zainstalowane na swoim sklepie. Powinieneś zaznaczyć wyświetlanie tych danych, które będą dla Ciebie istotne podczas zarządzania sklepem. Pewnie wyjdzie to w trakcie, więc póki co możesz zostawić domyślną konfigurację. A jeżeli masz lub będziesz mieć dużo produktów, to sugeruję od razu zwiększyć liczbę wyświetlanych elementów na stronę. Pamiętaj, że do tych ustawień możesz zawsze wrócić i coś zmodyfikować. Po zapoznaniu się z opcjami ekranu warto zwrócić uwagę na kolejne przyciski i opcje widoczne nad tabelą z produktami. Znajdziesz tam m.in. opcję dodawania produktu, czyli dodaj produkt, import, eksport, liczbę dodanych produktów z podziałem na opublikowane szkice, opcje masowych działań, czyli możemy masowo edytować lub przenosić do kosza produkty z tabeli, które wcześniej zaznaczymy checkboxem po lewej stronie. Opcje sortowania i filtrowania danych w tabeli, czyli według kategorii, typu produktu czy stanu magazynowego oraz wreszcie wyszukiwarkę produktu po nazwie. Korzystanie z powyższych opcji jest szczególnie istotne, gdy nasza baza produktów jest duża i chcesz szybko znaleźć konkretny produkt przez wyszukiwarkę lub wprowadzić masową zmianę na przykład w całej kategorii produktów, musisz wtedy wybrać filtr według kategorii plus działanie masowe, a także w wielu innych przypadkach, które pewnie napotkasz podczas pracy ze sklepem WooCommerce. Dalsza część ekranu to tabela z produktami. Najczęściej znajdziesz tam miniaturkę, nazwę, kategorię, cenę, gwiazdkę. Uwaga, gwiazdka służy do oznaczania danego produktu jako polecany. Jest w WooCommerce taki blok, który wyświetla polecane produkty i właśnie tą gwiazdką je włączamy. Mamy też datę publikacji, a także inne kolumny, które ustawiłeś w opcjach ekranu. Aby wykonać jakąś akcję na wybranym produkcie, wystarczy, że najedziesz na wiersz w tabeli i pojawi się wtedy lista opcji, np. edytuj, szybka edycja, kosz, zobacz, powiel. Opcje te omówimy za chwilę. Zanim przejdziemy do przeglądu tych opcji, warto zapoznać się z informacją, jakie typy produktów mamy do dyspozycji domyślnie w sklepie internetowym WooCommerce. Wyróżniamy następujące typy produktów. Produkt prosty, czyli standardowy pojedynczy produkt w sklepie internetowym. Produkt grupowy, czyli paczka składająca się z kilku prostych produktów. Produkt zewnętrzny, afiliacyjny, czyli produkt będący linkiem do zewnętrznego serwisu. A także produkt z wariantami, czyli produkt, w którym klient musi wybrać parametry, to znaczy atrybuty i mogą one wpływać na cenę. Dodatkowo produkty proste i z wariantami mogą występować jako produkty fizyczne, czyli standardowe, takie jak ubrania, kosmetyki. Mogą też występować jako produkty wirtualne, czyli niematerialne, takie jak konsultacje, szkolenia, pliki cyfrowe itd. Do takich produktów nie są naliczane koszty wysyłki i warto zwrócić uwagę, że produkt wirtualny to nie znaczy, że musi być jednocześnie produkt do pobrania. Jeśli produkt wirtualny jest plikiem cyfrowym, to oczywiście może być zaznaczony jako do pobrania, natomiast taki produkt może też być na przykład zakupem konsultacji, zapisem na szkolenie itd. Dlatego też w WooCommerce poza produktami wirtualnymi dodatkowo zostały wydzielone produkty do pobrania. No i właśnie te produkty do pobrania sklep automatycznie może wysłać link do ich pobrania po zaksięgowaniu płatności. Może też ten link wysyłać administrator ręcznie. No i najczęściej oczywiście dotyczy to produktów takich jak e-booki, raporty PDF, jakieś wykłady, MP3 czy inne rzeczy. Pośród najczęściej wykorzystywanych typów produktów na sklepach internetowych WooCommerce, które ja tworzę dla swoich klientów, są produkty proste oraz produkty z wariantami, zarówno w wersji materialnej, jak i cyfrowej. I takie właśnie rodzaje produktów chciałbym omówić w dalszej części szkolenia. Na początku pokażę Ci elementy wspólne dla wszystkich typów produktów, a później omówię cechy szczególne związane z produktami grupowymi, wariantami czy wirtualnymi do pobrania. Produkty w sklepie internetowym możesz dodać na jeden z trzech sposobów. Przez guzik dodaj nowy, który znajduje się nad tabelą, przez skopiowanie istniejącego produktu, czyli po najechaniu na produkt klikamy link powiel oraz przez guzik import, który znajduje się nad tabelą z produktami. Jeśli masz kilka czy kilkadziesiąt produktów, prawdopodobnie najszybszą drogą będzie skorzystanie z opcji numer 1 lub 2, czyli dodaj nowy lub skopiuj. W tej sytuacji czas, jaki stracisz na tworzenie pliku CSV, następnie analizowanie, dlaczego coś nie zadziałało podczas importu i tak dalej, będzie pewnie dłuższy niż standardowe dodanie produktów przez panel. Jeśli natomiast masz kilkaset czy kilka tysięcy produktów, zdecydowanie lepiej jest skorzystać z opcji importu. Jednak importowanie będzie omówione w innym filmie, ponieważ jest to dosyć rozwinięte zagadnienie, nie chcę przedłużać tego nagrania. Zobaczmy teraz, jak dodać produkty do sklepu WooCommerce przez standardowy formularz. Podobny formularz jak dodawanie produktu zobaczysz w sytuacji, gdy będziesz edytować produkt lub go powielać, z tym, że wtedy pola formularza będą pouzupełniane. Pola, które są wspólne dla wszystkich typów produktów, to nazwa, jest ona obowiązkowa, kategoria i teraz możesz tu skorzystać z bazy kategorii stworzonych wcześniej lub dodać nową kategorię za pomocą linku dodaj nową kategorię. Następnie mamy obrazek produktu, zalecam obowiązkowo go dodać, tagi oraz galerię produktu to już opcjonalnie. Opis produktu dzieli się na dwie części, jest opis krótki, on jest akurat tutaj na dole formularza, on wyświetla się w okolicach guzika dodaj do koszyka oraz opis długi, on jest widoczny na początku formularza i ten opis wyświetla się w takiej zakładce na samym dole na karcie produktu. Generalnie zalecam dodać dwa opisy. Warto też dodać ustawienia SEO, jeżeli posiadasz wtyczkę wiesz, o co w tym chodzi, to warto to uzupełnić. Jeżeli nie, to zdaj się na automat, ponieważ on też poprawnie wypełni te pola. Gdy uzupełnisz te podstawowe informacje, powinieneś skierować swoją uwagę do panelu zatytułowanego Dane produktu. To w tym miejscu wprowadzisz kluczowe ustawienia związane z produktem, takie jak typ, cena, atrybuty. Panel z danymi produktu wygląda w ten sposób. I teraz, jeżeli dodajesz produkt prosty, najważniejsze pola, które powinieneś uzupełnić, to zakładka ogólne, cena, cena promocyjna, możesz tutaj stworzyć harmonogram, który włączy i wyłączy tę cenę, status podatku i klasa podatkowa. Jeżeli są jakieś niestandardowe, to w tym miejscu możesz to zmienić. W zakładce magazyn możesz ustawić SKU produktu, czyli kod magazynowy, ustawienie możliwości szczegółowego zarządzania stanem magazynowym, czyli pokazać liczbę sztuk lub ogólną informację na temat stanu, czyli na stanie, brak w magazynie czy na zamówienie. W tym miejscu możesz też umożliwić sprzedaż tylko jednej sztuki produktu w jednym zamówieniu. W zakładce wysyłka możesz określić parametry produktu, takie jak waga, wymiary itd. Możesz też ustawić indywidualną klasę wysyłkową, czyli indywidualną cenę wysyłki. Ustawienie klasy wymaga uprzedniego dodania takich klas w ustawieniach WooCommerce i sugeruję, aby poprosić o to autora Twojego sklepu. W zakładce powiązane produkty możesz uzupełnić listę produktów upsell i cross-sell. Wyświetlanie tych produktów może wyglądać inaczej w różnych szablonach, więc warto to potestować u siebie. Tak standardowo produkty cross-sell wyświetlają się na karcie produktu na dole jako produkty powiązane, natomiast upsell wyświetlają się w koszyku. Zakładka atrybuty. W przypadku produktów prostych atrybuty mają jedynie funkcję informacyjną, to znaczy wyświetlają się na karcie produktu jako tekst, nie ma możliwości ich wyboru i zmieniania. Ta funkcja będzie dostępna dopiero dla produktów z wariantami, do których za chwilę przejdziemy. Zakładka zaawansowane oraz ewentualne inne zakładki. Możesz tu dodać np. notatkę do zakupu, kolejność w menu. Możesz mieć tutaj także niestandardowe funkcje indywidualne, które masz wdrożone w swoim sklepie WooCommerce. Po uzupełnieniu powyższych pól, a przynajmniej ceny, wystarczy, że opublikujesz produkt guzikiem po prawej stronie. No i cóż, gratulacje, ponieważ właśnie dodałeś swój pierwszy produkt w sklepie WooCommerce. W przypadku, gdy dodajesz produkt wirtualny lub do pobrania, powinieneś zaznaczyć taką opcję w panelu Dane produktu, zaraz obok wyboru typu produktu. Gdy zaznaczysz tę opcję, panel nieco się zmieni. Zaznaczenie opcji wirtualny spowoduje, że zniknie sekcja wysyłka, ponieważ dla tych produktów nie jest ona brana pod uwagę. Natomiast zaznaczenie opcji do pobrania spowoduje, że pod ceną pojawi się dodatkowy panel z informacjami na temat pobieranych plików. Możesz w tym miejscu dodać jeden lub wiele plików za pomocą guzika Dodaj plik. Otworzy się wtedy okno z możliwością wpisania nazwy oraz wklejenia ścieżki pliku lub wysyłki pliku na serwer przez guzik Wybierz plik. Dodane pliki możemy usuwać za pomocą ikonki X po prawej stronie. Możemy też je przestawiać za pomocą ikonki 3 kresek po lewej stronie. Mamy też możliwość ustawienia limitu pobrań, ważności wygaśnięcia pobierania. Jeśli nie przewidujesz takich opcji, zostaw te pola puste. To już wszystkie różnice wynikające ze statusu produktu wirtualnego i do pobrania. Sprawdźmy teraz produkty grupowe oraz z wariantami. Jeśli dodajesz produkt grupowy, musisz wcześniej dodać produkty proste, które będą składać się na Twój produkt grupowy. Panel Dane produktu w przypadku produktów grupowych jest nieco bardziej ubogi. Najważniejszym elementem tego panelu jest sekcja Powiązane produkty, w której musimy uzupełnić pole Produkty grupowe. To tutaj wybieramy, które produkty mają wejść w skład produktu grupowego i po dodaniu odpowiednich danych oraz wszystkich innych parametrów wspólnych, takich jak nazwa czy kategoria, możemy opublikować nasz pierwszy produkt grupowy. Przejdźmy teraz do produktów z wariantami. Z doświadczenia wiem, że tworzenie produktów z wariantami przysparza najwięcej problemów klientom, którzy posiadają sklepy WooCommerce. Warto więc skupić się na tym fragmencie instrukcji, jeżeli planujesz posiadać takie produkty w swoim sklepie. Aby dodać produkt z wariantami WooCommerce, w panelu Dane produktu musisz zmienić typ produktu z prosty na produkt z wariantami. Zauważ, że w tym momencie zniknęły opcje wirtualne i do pobrania, a także pojawiła się nowa zakładka Warianty. Czy to oznacza, że nie możesz dodać produktu wirtualnego do pobrania i z wariantami? Otóż możesz, jednak opcje te będziesz wybierać później na etapie konfiguracji wariantów. Zakładki ogólne, magazyn, wysyłka, powiązane produkty zaawansowane działają tak samo jak w produkcie prostym, więc pominę ich ponowne tłumaczenie. Warto natomiast skupić się na zakładce atrybuty oraz warianty. Logika działania WooCommerce jest taka, że aby stworzyć warianty, trzeba najpierw dodać atrybuty. To właśnie z atrybutów i opcji, jakie do nich przypiszesz, będziesz mógł wygenerować później warianty. Zobaczmy na praktycznym przykładzie. Załóżmy, że chcemy dodać produkt, który posiada atrybuty rozmiar oraz kolor i zakładamy, że będą trzy rozmiary S, M oraz L, a także dwa kolory, powiedzmy czarny i biały. Łącznie więc będziemy mieli 6 kombinacji atrybutów, czyli 3 rozmiary razy 2 kolory, razem mamy 6. To jest miejsce, w którym należy nawiązać do wspominanej przeze mnie wcześniej operacji tworzenia bazy atrybutów. W momencie, gdy masz już dodaną bazę atrybutów, teraz wystarczy, że będziesz tylko wybierać odpowiednie wartości, bez konieczności ich wprowadzania, zapisywania, odświeżania strony itd. Jeśli nie masz jeszcze bazy atrybutów i opcji, możesz dodać je teraz w zakładce z głównego menu produkty i atrybuty lub bezpośrednio podczas dodawania produktu z wariantami. Zakładając, że masz już bazę atrybutów, przechodzisz w panelu dane produktu do zakładki atrybuty i z listy nowy atrybut wybierasz rozmiar, po czym klikasz dodaj. Następnie w polu wartość powinieneś wybierać takie opcje, jakie będą dostępne do wyboru przy tym produkcie i w naszym przykładzie będą to rozmiary S, M oraz L. Jeśli nie masz w bazie atrybutów opcji, która Cię interesuje, możesz skorzystać z guzika dodaj po prawej stronie, aby stworzyć nową opcję. Bardzo ważne jest zaznaczenie checkboxa dla wariantów znajdującego się po lewej stronie. Dzięki tej operacji będzie można utworzyć warianty na podstawie wprowadzonego atrybutu. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk zapisz atrybuty na dole. Analogicznie powinieneś dodać drugi atrybut, czyli kolor, który w naszym przykładzie będzie biały i czarny. I warto w tym miejscu wspomnieć, że w domyślnej konfiguracji WooCommerce nie ma możliwości wyświetlania atrybutów w formie graficznej. To znaczy, jeśli chciałbyś wyświetlać kolory w formie kolorowych kwadracików czy kółek, musisz doinstalować dodatkowe wtyczki, które pozwolą prezentować atrybuty w formie graficznej i zalecałbym zlecić taką usługę osobie, która zna się na kwestiach technicznych. Gdy masz już dodane i zapisane dwa atrybuty, musisz przejść do zakładki warianty. Z rozwijanej listy musisz wybrać opcję utwórz warianty ze wszystkich atrybutów, po czym kliknąć guzik idź. W tym momencie WooCommerce wyświetli komunikat z pytaniem, czy jesteśmy pewni, że chcemy zrobić, że jednorazowo może wygenerować maksymalnie 50 kombinacji. W naszym przykładzie będziemy mieli 6 kombinacji, więc wystarczy nam jedna tura generowania wariantów. Natomiast jeśli w swoim projekcie masz ich więcej, musisz powtórzyć tę operację kilkukrotnie. Kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, jest ustalenie cen i ewentualnych innych opcji dla każdego wariantu. Jeśli każdy wariant ma taką samą cenę, najszybszym sposobem na ustawienie jednakowej ceny dla wszystkich wariantów jest skorzystanie z rozwijanej listy znajdującej się nad listą wariantów i wybranie z niej opcji ustaw normalne ceny. Następnie kliknięcie przycisku idź i po czym zapisanie właściwej wartości. W tym miejscu warto również poeksperymentować z innymi opcjami pozwalającymi masowo zmieniać atrybuty. Jest to szczególnie pomocne, na przykład gdy masz kilkadziesiąt czy kilkaset kombinacji, możesz masowo na przykład zmienić cenę promocyjną, zmniejszyć lub zwiększyć cenę o określoną kwotę czy procent. Można też masowo zarządzać stanami magazynowymi czy parametrami wysyłki. Gdy ustawisz parametry masowe dla wszystkich wariantów, możesz kliknąć w wybrane warianty na liście i dodać im parametry indywidualne. Może to być np. grafika, SKU, cena, stan magazynowy czy inne opcje, które tutaj widzisz. Po dokonaniu zmian w wariantach należy zapisać wprowadzone ustawienia, guzikiem na dole zapisz zmiany. No i kolejny raz muszę Ci pogratulować, ponieważ właśnie dodałeś swój pierwszy produkt z wariantami w sklepie WooCommerce. W trakcie prowadzenia sklepu internetowego naturalnym zjawiskiem jest konieczność wprowadzenia zmian w bazie produktów. Edytowanie produktów w WooCommerce odbywa się na takim samym formularzu, jak ich dodawanie. Aby edytować produkt, należy w głównej tabeli z produktami najechać na niego i kliknąć edytuj lub szybka edycja. Opcja szybka edycja pozwoli Ci zmienić wybrane parametry produktu, takie jak nazwa, kategoria, cena i inne, bez konieczności wchodzenia do pełnego formularza edycji. Warto zapoznać się z tą funkcją, ponieważ pozwala ona oszczędzić dużo czasu, gdy masz do wprowadzenia niewielkie zmiany na dużej ilości produktów. Zmiany możesz wprowadzić bezpośrednio w tabeli produktowej, po czym zapisujesz je guzikiem aktualizuj na dole i w ten sposób unikasz kolejnych przeładowań strony w panelu administracyjnym, powracania do formularza edycji, do tabeli produktów itd. Tym samym oszczędzasz czas. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, które nie są ujęte w panelu Szybka edycja, należy wejść w link Edytuj i wprowadzić stosowne modyfikacje, po czym zaktualizować produkt guzikiem po prawej stronie. Jeśli potrzebujesz usunąć dany produkt, to zastanów się najpierw, czy warto to robić. Weź pod uwagę, że usunięcie produktu ze sklepu oznacza usunięcie jego podstrony, a to z kolei ma wpływ na widoczność Twojego sklepu w Google. Im więcej podstron i treści, tym większe szanse na lepszą widoczność sklepu w wyszukiwarce. Możesz też sprawdzić inny mój film pod tytułem Jak być wyżej w Google 5 wskazówek SEO. Jeśli więc masz produkty, których tymczasowo nie masz na stanie, nie usuwaj ich, ale zmień ich dostępność np. na brak w magazynie. Dzięki temu nie będą one możliwe do zamówienia, ale podstrona produktu nadal będzie widoczna i indeksowana w Google. Ale jeśli mimo wszystko musisz usunąć dany produkt, wystarczy, że najedziesz na niego w tabeli produktu, wybierzesz link usuń. Możesz też wejść do szybkiej edycji i w opcji status wybrać szkic. To również skutkuje tym, że dany produkt nie będzie widoczny na sklepie. To już wszystko, co chciałem Ci pokazać w tej instrukcji. Mam nadzieję, że była ona zrozumiała i udało mi się przybliżyć Tobie arkana zarządzania produktami w sklepie WooCommerce. Jeśli masz jakieś pytania na temat tej instrukcji, interesuje Cię pełne szkolenie z obsługi tego sklepu lub szukasz wykonawcy sklepu internetowego, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę pod wideo, zostaw pozytywny komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.